na kierunku szkła na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Myślę, że my jako Dolnoślązacy możemy być bardzo dumni z tego, że jedyny w Polsce kierunek szkła istnieje właśnie we Wrocławiu i już trzecia generacja artystów plastyków wykształconych właśnie w tym bardzo specyficznym kierunku wychodzi jakby na świat i pokazuje swoje rzeczy. Dla nas skonstruowanie wystawy składającej się jedynie z 18 nazwisk, które według naszego przekonania są mistrzowskie, było niezwykle ciężkie. Myślę, że bardzo łatwo jest wytłumaczyć obecność wszystkich tutaj artystów wymienionych. Może ja tak na szybko jeszcze wymienię, żeby nikogo nie pominąć. Wśród prezentowanych prac są szkła Stanisława Borowskiego, Jerzego Chodurskiego, Małgorzaty Dajewskiej, Jana Sylwestra Drozda, Pati Dubiel, Zbigniewa Chorobowego, Ludwika Kiczury, Marzeny Krzemińskiej-Paluch, Kazimierza Pawlaka, Sebastiana Pietkiewicza, Aleksandra Puchały, Moniki Rubaniuk, Przewłoda Sarneckiego, Jerzego Słuczana-Orkusza, Henryka Albina Tomaszewskiego, Eryki Trzewik-Drozd, Reginy Włodarczyk-Puchały oraz Czesława Zubera, który specjalnie z Paryża przysłał nam swoje dwie piękne prace, gdybyście Państwo mogli okazję je zobaczyć. Niezwykle ciężko było wyeliminować inne świetne nazwiska polskich artystów szkła. Toczyły się różne dyskusje, różne boje między nami tutaj kuratorami panią Anitą i panem profesorem. Niestety trzeba było pójść na jakiś kompromis. W związku z tym wiele wybitnych nazwisk nie znalazło się w tym gronie. Ale pomimo, że w okrojonym składzie, myślę, że to, co Państwo tutaj będziecie mogli dzisiaj wieczorem obejrzeć i przez cały miesiąc trwania wystawy, to są naprawdę fantastyczne nazwiska, świetne prace. Każdy z twórców tu reprezentowanych ma swój świat wyobraźni, swój świat techniczny również, bo jak Państwo zobaczycie, w zasadzie są tu reprezentowane wszystkie techniki szklarskie, jakie istnieją i jakie są wykorzystywane. Szkło jako dziedzina artystyczna, wciąż bardzo mało znana w Polsce, jest bardzo trudna zarówno w odbiorze, jak i dla artystów, dlatego cieszę się, że technicznie Państwo tutaj przyszliście. Życzę Państwu fantastycznych wrażeń optycznych, estetycznych, artystycznych. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję Galerii Sztuki w Legnicy za to, że ta wystawa mogła tutaj zaistnieć. Bardzo dziękuję pracownikom galerii za życzliwość, za współpracę, za pomoc przy montażu. I bardzo dziękuję trzem instytucjom, dzięki którym te piękne prace mogły się u nas tutaj pojawić, czyli Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, które wypożyczyło piękne szkła Henryka Albina Tomaszewskiego, legendy polskiego szkła, Galerii BWA w Wałbrzychu, za Drozda między innymi, oraz Huty Szkła Kosztorowego Julia, która wypożyczyła nam bardzo unikatowe prace małżeństwa Puchałów. I też można je tutaj zobaczyć. Bardzo Państwu dziękuję, serdecznie zapraszam i oddaję głos koledze, współkuratorowi Adamowi. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ten wernisaż jest dla nas zakończeniem pewnego etapu, czy przygotowania tego projektu, natomiast jest też początkiem i kontynuacją myśli, która nam przewodziła. A mogę powiedzieć dzisiaj, że to, co przyszło mi do głowy, co pojawia się, obserwując to, co udało nam się zorganizować tutaj, to dla zwiedzających, dla gości, myśl, że cudze chwalimy, swego nie znamy i zwłaszcza w stosunku do designu jest to bardzo trafne, ponieważ jak sami Państwo zauważycie, zebraliśmy bogaty zbiór prac, zarówno artystycznych, jak i przykładów wizualnictwa przemysłowego i wiele z tych obiektów z obszaru designu możecie Państwo znaleźć w swoim domu. Są to przedmioty, za którymi stoją wspaniałe nazwiska wyjątkowych projektantów i każdy z tych projektantów i artystów cechował się specyficznym podejściem do materiału, jakim jest szkło. Materiału trudnego, kapryśnego i hipnotyzującego zarazem, bo sami Państwo zobaczycie, że szkło uwodzi i szkło potrafi zaczarować każdego z nas, nie tylko obserwującego, nie tylko gościa galerii czy muzeum, ale też artystę, bo my też jesteśmy oczarowani szkłem. Obiekty, które możecie Państwo zobaczyć w tamtej części ekspozycji, to właśnie przykłady wzorowictwa przemysłowego polskich projektantów szkła z różnych okresów. Część z tych mistrzów niestety już od nas odeszła i na tym polegała trudność
nas, kuratorów i organizatorów, że część tych przedmiotów nie była sygnowana, właściwie większość. Były to przedmioty produkowane masowo i na szczęście pociesza nas to, że zainteresowanie polskim wzornictwem szkła jest coraz większe. Ale to powoduje też wiele problemów, ponieważ tytuły czy też nazwy projektantów są często mylone. Stąd też włożyliśmy bardzo dużo pracy w to, żeby dojść do spadkobierców bądź jeszcze do żyjących projektantów i potwierdzić te tytuły. Mamy również właśnie przedstawiciela młodego pokolenia projektantów szkła. Sebastian jest mistrzem, ale reprezentuje szkołę, którą można powiedzieć kontynuuje myśl małżeństwa Puchalów, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo jest to niestandardowe podejście do projektowania szkła. Z szacunkiem podchodzi do kryształowej materii. Drodzy Państwo, w przypadku prezentacji obiektów użytkowych należy się szczególnie dobrze przyjrzeć, ponieważ na co dzień otaczamy się przedmiotami, które są mało interesujące z punktu widzenia użytkownika, a tak naprawdę potrafią być niezwykle ciekawe, ponieważ przedmioty, które tam Państwo zobaczycie, to przykłady eksponatów, które prezentują mistrzowskie podejście do materii szklanej. To nie tylko projektowanie, tak bardzo ważne w procesie twórczym, ale też myśl o każdym z nas w naszym codziennym funkcjonowaniu w przestrzeni domu czy też pracy. Dlatego też talerze, kieliszki, które mamy okazję tam oglądać, to efekt pracy prawdziwych mistrzów. Mistrzów, którzy rozumieli to rzemiosło i ten materiał. Na koniec chciałbym podziękować też Muzeum Narodowemu we Wrocławiu, które użyczyło nam dokumentacji fotograficznej, Ośrodkowi Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych, z którego również pozyskaliśmy eksponaty do tej wystawy. I chciałbym też Państwa zaprosić na wydarzenie, które będzie miało miejsce 11 listopada tutaj w galerii. Poprowadzę je ja. Będzie to pokaz, prezentacja sztuki witrażowniczej, która jest jakby uzupełnieniem fachu artysty szklarza, bo to moja specjalizacja. Jestem witrażownikiem, projektantem szkła. Myślę, że pięknie to zamknie z klamrą całe spektrum technik, które muszą tutaj oglądać, więc zapraszam 11 listopada, o 12 mamy oprowadzanie, zgadza się, a o 14 zaczynam pokaz sztuki witrażowej razem z prezentacją. Będziecie mogli Państwo też brać w tym czynny udział, więc zachęcam gorąco. Zapraszam do oglądania wystawy. Będą tam zebrane wszystkie obiekty, które tutaj Państwo zobaczycie i wszystkich autorów pokrótce opisujemy. I myślę, że z biegiem czasu ten katalog będzie się też rozrastał. W związku z tym serdecznie zapraszam też do korzystania z tej formy katalogowej. W PDF-ie będzie on dostępny. Myślę, że tutaj na stronie galerii będziemy Państwa informować, kiedy się pojawi. Także dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze raz. Drodzy Państwo, oddajmy głos artystom i myślę, że oczywiście powiedzą to, co będą mieli prawo powiedzieć, ale ja bym też poprosiła.